przepraszam bardzo, od Bjorna Lizy Kofil, która ostatecznie na dziewiątym torze. Taka kombinacja. Justyna Święty, Ersetic na torze ósmym. Reprezentantka Dominikany przeprowadziła ich sztafetę, która zwyciężyła w miksie. Justyna wraca. W jakiej formie? Oto jest pytanie dla nas istotne. Candice McCloud, Jamajka. W tym sezonie 50-05 Natalia Kaczmarek, która miała wielkie plany, wielkie nadzieje, które poprzez infekcję troszkę zostały pokrzyżowane. W Judzi 50-16 w tym roku rekord życiowy drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. A to Stephanie N. McPherson regularnie w czołówce, na podium, choćby ostatnio brązowy medal falowy mistrzostw świata w Belgradzie. Femke Boll, która tak wspaniale biega na 400 metrów przez płotki, ale na 400 metrów bez płotków biega równie szybko i Holenderka chyba jest jednak faworytką tego biegu. Anna Kiełbasińska, 50-28, finał mistrzostw świata, w nim 8 miejsce. Corina Schwab, Niemka, 50-91 i na najbardziej wewnętrznym torze Kira Jefferson z Niemiec. Proszę bardzo, ze Stanów Zjednoczonych, w tym sezonie 51-54. Gdybyśmy nie byli na Mistrzostwach Świata i nie wiedzieli o różnych infekcjach, kłopotach zdrowotnych, powiedzielibyśmy, Natalia Kaczmarek jest faworytką tego biegu, ale musimy być ostrożni w tym typowaniu. Na pewno i Stephanie M. McPherson, i Femke Boll są groźnymi rywalkami. Candice McCloud tak samo. I biegnąca na zewnętrznym torze Fiordaliza Kofil. Na co stać w tej chwili Anię Kiełbasińską? Tor trzeci. Justynę Święty, tor ósmy. No i Natalię Kaczmarek, tor szósty. Rok temu wygrała Natalia 50-70. Dwa lata temu Justyna 51-33. Dziewięć zawodniczek. Na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym, na Stadionie Śląskim, popędziła ta reprezentantka Dominikany bardzo szybko, a za nią Justyna Święty-Ersetic. A blisko Justyny już jest Candice McCloud z Jamajki. Patrzę, co się dzieje z Natalią Kaczmarek, biegnącą na torze szóstym. Dobrze biegnie Natalia, równo biegnie Natalia. Podoba nam się jej rytm. No i Anka Kiełbasińska na torze trzecim. Ale wydaje mi się, że Natalia z naszych Femke Boll znakomicie. Natalia Kaczmarek. Femke Boll w tej chwili, Natalia jeszcze się przebija, przegryza, fenomenalny finisz w tej chwili Natalii Kaczmarek, zbliża się do Femke Boll, pierwsza Boll, druga Kaczmarek, ale to może być poniżej 50 sekund, 49,75, jakże blisko była Natalia i to może być poniżej 50 sekund. Tak jak mówiliśmy cały rok, że czekamy na złamanie granicy 50 sekund przez korkę, tak żeśmy się doczekali! 49,86! A zatem można! Proszę Państwa, piękny bieg Natalii Kaczmarek! Fenomenalny finisz! Tak jakbyś to Przemek wypowiedział, że spodziewaliśmy się czegoś, że czekaliśmy na coś i się doczekaliśmy tutaj na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym. Femke Boll, fenomenalna! No, tu nie mieliśmy wątpliwości, że ona jest faworytką. Zobacz, teraz spojrz na Natalia w lewo. W tym momencie nie widzieliśmy, ona tak skorygowała, gdzie jest. I tak jakby przełączyła bieg na tej ostatniej prostej. Ach, gdyby tam jeszcze było 50 metrów, mogłaby zjeść Femke Boll. Tak jest. To był bieg fantastyczny. Rekord Holandii. Po raz pierwszy Holenderka biegnie poniżej 50 sekund. Bo przecież dotąd rekord należał Klawer, Likę Klawer, biegnącą w finale na ósmym torze w Eugene. A teraz Femke, która zeszła z płotków, by pobić rekord Holandii. I Natalia, druga po Irenie Szybińskiej. Anka Kiełbasińska 50-57, Justyna Święty, Ersetic 50-20. To nas troszkę martwi w kontekście sztafety. Wolelibyśmy Justynę, no, pół sekundy szybciej widzieć. Jak